Na pewno pamiętacie, jak jakiś czas temu mówiłam wam, że mój synek jest aniołkiem, że jest bardzo spokojny, że w sumie potrafi się sobą zająć i tak dalej. I w sumie powiem wam, że tak było do jakiegoś czasu, do momentu, dopóki nie zaczął chodzić, bo powiem wam, że teraz on ostatnio wariuje. I co nieco wam tutaj wstawiam na Instastory i widzicie, czasami też jak coś nagrywam, to na pewno słyszycie go w tle, jak sobie biega. Ale powiem wam, że naprawdę on jest całkiem odważny i bardzo lubi się wspinać. No i też zaczął otwierać wszystkie szuflady, wszystkie szafki i zaczął wysypywać mąkę, kaszę, ryż, jakieś tam rodzynki, mak ostatnio wysypał. I jednego dnia ja autentycznie musiałam 5 razy odkurzać i straciłam cierpliwość. Pokazałam wam to na Instastory i w sumie jedna z was podesłała mi link do takich zabezpieczeń magnetycznych na Allegro i właśnie ja muszę to kupić. I mam nadzieję, że to zadziała i to kosztuje 29,99. Więc musi mi to pomóc. Zresztą dajcie mi też znać, czy wy macie może jakieś takie rozwiązania właśnie na otwieranie szuflad przez dzieci, czy macie jakieś takie fajne zabezpieczenia, bo jeśli szafka jest na przykład, ma skrzydła w postaci książki i zawiasy są blisko siebie i ona otwiera się, wiecie, w ten sposób, to my mamy takie zabezpieczenie i ono jest bardzo dobre i w sumie synek nie jest w stanie tego otworzyć, aczkolwiek to jest szafka szklana, więc jak czymś walnie, to szafka się rozsypie. No ale nieważne. I to zabezpieczenie jest dobre, natomiast nie mam właśnie czegoś fajnego na szufladę i muszę tutaj coś kupić. I tutaj widzę, jest zestaw 4 sztuk, więc w sumie powinno mi to wystarczyć. Słuchajcie, podczas takich zakupów ja zwykle korzystam z aplikacji Letys Shop, która pozwala na zwrot pieniędzy przy każdych zakupach, a że ja naprawdę bardzo dużo robię zakupów online, więc staram się zawsze o tym pamiętać, tym bardziej, że tutaj macie naprawdę bardzo dużo sklepów do wyboru. Ja często korzystam właśnie z Allegro, ale również równie dobrze możecie na przykład skorzystać z Douglasa, czyli właśnie na kosmetyki, na MediaMarkt, na sprzęty, na jakieś takie sportowe rzeczy typu Adidas, Nike. I na przykład Ezebra, Lidl tutaj jest, no naprawdę tego jest bardzo dużo, Smyk. Jeśli kupujecie jakieś zabawki dla dzieci właśnie, no to tutaj Smyk też oczywiście jest. Naprawdę warto przejrzeć tutaj te sklepy. I wystarczy, że na przykład wyjedziecie, klikniecie sobie na coś takiego i przeniesie was od razu do strony. Ja jestem już właśnie w tych zabezpieczeniach magnetycznych, to bardzo często jak zainstalujecie sobie aplikację, to pojawia wam się tutaj takie przypomnienie, jaki macie zwrot i tutaj wystarczy, że kliknę aktywuj zwrot gotówki i ta aplikacja mi się tutaj aktywuje. Zwrot gotówki został aktywowany, no i teraz wystarczy, że ja to sobie teraz tutaj zakupię. Rejestracja jest bardzo łatwa i przyjemna, można zarejestrować się czy tam zalogować poprzez Facebooka. Ja właśnie tak robię, jest mi najwygodniej. I zachęcam was do rejestracji, linki będziecie miały na dole w opisie. Warto po prostu o tym pamiętać, bo to jest taka dodatkowa oszczędność pieniędzy.
Zakupy, proszę. Szampony L'Oreal, szampony ochronne do włosów farbowanych. O, co mieliśmy wypić? Zapomniałam. W drodze powrotnej Starbucks. Nie. Wiesz, tutaj jest coś dla Adasia Kubuś, woda i owoce. Napój owocowy. Mięso mielone cielęce. Skarpetki. Jogurty. A jeszcze jeden napój. Więcej skarpetek. Mnóstwo jogurtów z Jogobella. Tak, bardzo dużo. I też naturalne jogurty owocowe. Tu są kolejne i kolejne. Pasetę pomidorowatej nie próbowałam i wziąłam na spróbowanie. Tutaj mamy kolejny soczek, kolejne soczki. Chrzan, krykusa, maliny. Nie, to jest bardzo dobrze. Ojej. Truskawki rozsypane. Kolejne skarpetki. Ups, zapach. Tutaj mamy tak dwie takie malinowe z kremem malinowym. I moje ulubione college z suszonymi malinami, z orzeszkami, przepyszne. Moja ulubiona czekolada Milka. Pycha jest. To jest chyba w ogóle jakaś nowość, więc jak coś, to bardzo Wam polecam. Żelki. I mamy tutaj przyprawy. Zioła greckie. Grill ziołowy, klasyczny. Jeszcze jeden ziołowy. Do kuchni indyjskiej przyprawa. Garam masala. Harissa. Liść laurowy. Gyros. Chili jalapeno. Tu jest w ogóle jakieś tak kruszone chili jalapeno. Gyros. Zioła śródziemnomorskie. Grill klasyczny. Garam masala. I zioła dalmatyńskie. Jeszcze taka wielka locha, ja nie mogę, nie. Nie. Okej, okay, jestem gotowa. Słuchajcie, dzisiaj umyłam włosy. Jest niedziela i miałam właśnie umyć włosy tym fioletowym szamponem i tak też zrobiłam. Ale, no nie wyszło, bo... Znaczy tak, jak tutaj widzicie, włosy są ładnie, ładnie się ochłodziły. Myślę, że to tutaj będzie widoczne. Ale niestety one ochłodziły się tylko na takim odcinku włosów, a reszta jest po prostu dalej taka lekko żółta. Chociaż tutaj te końce też troszkę zmieniły odcień, ale wyszło to bardzo nierównomiernie, o, w ten sposób. No i okej, więc zrobiłam sobie kucyk i tutaj zrobiłam sobie taki mały warkoczek i wygląda to całkiem nieźle. Po to, żeby właśnie mi tutaj włosy nie latały, bo dzisiaj zawozimy młodego do dziadków i mamy wolny dzień, więc będziemy sobie pewnie siedzieć na tarasie, coś tam na pewno jeszcze porobimy w ogrodzie, jakieś takie zaległe rzeczy, więc bardzo mnie to cieszy. Mamy słoneczny dzień, miał dzisiaj padać, wczoraj cały dzień padało, więc bardzo dobrze, a dzisiaj jest słoneczko, więc myślę, że będzie przyjemnie. I tak, wczoraj w ogóle się tak wystraszyłam, bo na naszej działce był dzik. Jak ja to zobaczyłam, to... Oh. Widziałam dziki w naszej okolicy, natomiast nigdy jeszcze nie widziałam dzika na naszej działce. A ze względu właśnie na to, że nie mamy płotu, to zwierzęta bardzo łatwo się przemieszczają na naszej działce. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle jak właśnie...
była rodzina, która demontowała garaż blaszany, który kupowali od nas, no to tam jeden facet właśnie zwrócił uwagę mojemu mężowi, czy wie pan, że na naszej działce chodzą zwierzęta, bo wyraźnie widział jakieś ślady kopyt, czyli właśnie sarny, prawdopodobnie dlatego, że też jakiś czas temu na początku wiosny jakaś sarna przychodziła i za każdym razem rano jak się budziliśmy, to śmieci były wywrócone, kubły na śmieci, więc to musiało być jakieś takie silne, takie ciężkie zwierzę, żeby mogło przewrócić te kubły, pewnie szukało jedzenia. Więc tak, sarny tutaj przejawiają się bardzo często, widziałam też zające, bardzo duże zające, no i wczoraj ten dzik. Wow, naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. No, ale jak zrobimy płot, to już takich atrakcji nie będzie, także jakby wszystko ma swój urok. Także no, będziemy robić płot. Zdecydowaliśmy, że w tym roku na pewno zrobimy płot. Natomiast czas oczekiwania jest dosyć długi, bo z tego co już wiemy, najbliższy termin na wrzesień, więc trzeba czekać 3 miesiące. Aczkolwiek jeszcze nie zdecydowaliśmy, jaki to będzie płot, więc mamy jeszcze trochę czasu, ale ekipę trzeba już zarezerwować. Natomiast pamiętam, że rok temu na przykład robiliśmy taras i w sumie też były bardzo odległe terminy, ale trafiliśmy na ekipę, która w sumie weszła od razu, czy może tylko nawet miesiąc czekaliśmy. Ekipa była tak super i tak szybko im szło, że naprawdę chyba nigdy jeszcze takiej ekipy właśnie wykończeniowej na zlecenie nie mieliśmy. Naprawdę super ludzie i poleciłabym każdemu. Ale pewnie no, na płot będziemy musieli poczekać 3 miesiące. Wtedy nam się udało z tym tarasem, że akurat na sezon letni mieliśmy taras, a no już w zasadzie myśleliśmy, że będziemy musieli czekać aż do jesieni, ale się udało. No a tutaj teraz z tym płotem trzeba będzie troszkę poczekać. No trudno. I swoją drogą, jak już tutaj jestem i widzę te kosmetyki, to słuchajcie, tutaj mam paczkę od Ezebra i tutaj są wyłącznie kosmetyki Eveline, dlatego że już niedługo będziemy znowu robić live'a na profilu facebookowym ezebra.pl i będę malować je kosmetykami Eveline. Postaram się Wam tutaj wyświetlić informacje, kiedy to się wydarzy. Ale wstępnie wiem, że już 2 czerwca, czyli jak zawsze we wtorek o godzinie 19, pamiętajcie na Facebooku, na profilu facebookowym ezebra.pl będzie live ze mną i będę robić makijaż kosmetykami Eveline. Jak widzicie, mam tutaj paletę Charmy Mocha, czyli tą typowo czekoladową albo kawową, jak kto woli. No i tutaj to jest chyba nowość, prawda? Ruby czy Ruby Glamour. I ona jest bardziej już taka cieplejsza, różowo-fioletowa, jakieś takie koralowe tony. Już jej używałam i powiem Wam, że jest całkiem spoko. Także no, zobaczymy, której palety będę używać właśnie w live'ie. Czy widać, nie widać? Patrz. Co? Bawi się piłką? No, no dobra, idziemy na codzienny obchód ogrodu, jak w szumi lesie, bo chyba kompostownik jest przewrócony. Będziemy montować domek dla murarek. Ale ciepło jest teraz. A pogoda jednak w kratkę, bo raz pada, raz słońce, ale ogólnie jest ciepło. Tu jest ok, zniszczeń nie ma. O, łopata została. Nie posprzątałam. Nie no, ja to będę musiała posprzątać. Na bank to był dzik. Tu mi grzebał w ziemi. I tu, i tu. No to dyni już nie ma, zniknęła. No dobra, a tu jest moja papryka i też ją muszę przesadzić. Ładnie rośnie i to są gotowe sadzonki, które kupiłam w sklepie ogrodniczym, bo niestety moja w ogóle nie wyrosła. Jeszcze sobie sprawdzę ogórki. Tu jest koper, a tutaj są ogórki i
bardzo ładnie rosną pod tą agrowłókniną i w ogóle przymrozki nie uszkodziły moich sadzonek, a wysiewałam tutaj z ręki. Na początku bawiłam się w rozsadę, ale w sumie trochę ją zaniedbałam i stwierdziłam, że wysieję wszystko do gruntu. No i jak widać, wszystko pięknie rośnie. Zdrowe sadzonki. Tu chyba widać ślady kopyt. Właśnie tak teraz patrzymy. Jest mokro, to te ślady powinny być całkiem ładnie widoczne, ale... Odstawać od drzewa, nie? Aha, czyli w dwóch miejscach będziesz musiał nawiercić? Nie, w jednym. W jednym. No to będzie odstawać. Czemu ty mnie nagrywasz? Trzymaj to. No to by się tak zamieszało, nie? No to może być tu. To tu może być. Tak pod kątem, żeby było do domu widać? Tak. Kątem do domu, żeby pięknie było wszystko widać. Kątem do ogrodu. Proszę, proszę. Wisi? Pięknie. Wszystko gra. Jest okej. No, ładnie. Tylko taki mały, że zginie w tym lesie. Ogrodzie. Jeszcze kupimy trzy i na pozostałych trzech powiesimy. Kup stoi w lesie wszędzie rozwój. No, podoba mi się. Pikwa wkopana. Tutaj muszę od razu nasypać. A tutaj będzie jeżyna. Trochę ogórnika. Nawozu. Okej. Teraz zapadałoby to przemieszać. Okej, jak przystało na niedzielny obiad dzisiaj, takie schabowe z polędwiczki, piersi i indyka. Tutaj ziemniaki już dochodzą. I mamy tutaj sałatę z ogródka, młode listki wymieszane ze śmietaną. Pycha. O, i koperek z własnego ogrodu. Niam, niam.
Dobra, słuchajcie, ja składam tutaj kolejne zamówienie na Allegro. Chcę zamówić nasiona, ale tym razem kwiatów. I mam tutaj coś takiego jak. W sumie pokażę wam to. Może zaczniemy od tego, od dzwonka. To są nasiona, które miałam w tym zestawie nasion, które kupiłam w sklepie ogrodniczym. Pokazywałam wam w ostatnim vlogu. I tam był dzwonek, ale był chyba taki niebieski. No i tutaj znalazłam, że jest jeszcze biały. Chciałabym również ogórecznik lekarski, przegorzan pospolity. On ma właśnie takie niebieskie kule. Przepięknie to wygląda. Len, bo jest taki błękitny. I na pewno, słuchajcie, chcę wieczornik damski. Już wam pokazuję, jak on wygląda. Coś takiego. O, właśnie. Tak, także wieczornik sobie tutaj dodałam. Pewnie nawet, co mówię, ze dwie saszetki. To jest bylina dwuletnia, więc to się wysiewa w sumie co 2 lata. Przytacznik kłosowy i wzięłam sobie jeszcze lobelię, bo ładnie tutaj wygląda na zdjęciach. Podoba mi się, także zaryzykuję. Zobaczymy, co mi tutaj z tego wyrośnie. A ten wieczornik ponoć bardzo ładnie rośnie, więc nie jest jakąś wymagającą rośliną. Jest bardzo taka wybaczająca dla amatorów. I tutaj kuszą mnie jeszcze takie lampki ogrodowe, solarne, więc nad tym też myślę i na pewno muszę kupić, słuchajcie, suchy basen z piłkami, no bo niedługo Dzień Dziecka, no i muszę po prostu porobić takie zakupy dla dzieciaków, nie tylko dla mojego syna, więc muszę złożyć zamówienie. I jak zwykle robię zamówienie przez Letys Shop. Tutaj pojawiła mi się informacja o zwrocie gotówki. O tym nie zapominam i po prostu przy każdym takim zamówieniu mam po prostu jakiś tam zwrot pieniędzy. Także właśnie teraz dużo myślę o kwiatach i o takich rabatach, żeby stworzyć właśnie w ogrodzie. Płot prawdopodobnie będziemy robić we wrześniu, to znaczy ekipa będzie nam robiła ten płot we wrześniu, na jesień, ale to też dobrze się składa, bo właśnie na jesień bardzo dużo sadzi się krzewów typu właśnie róże i powojniki, dlatego że jesienią one mają szansę się lepiej ukorzenić, a na przyszły rok mogą pojawić się kwiaty, kwiatostany. Więc to jest w sumie też taki dobry okres na urządzenie ogrodu. Ale też mam tutaj takie jedno miejsce, gdzie chciałabym powysiewać i zobaczyć w ogóle, jak te rośliny rosną. Więc no, pozamawiam sobie tutaj takie nasionka jeszcze. I a propos powojników, powiem wam, że nawet mi się przyjęły. Jeden bardzo ładnie rośnie i też wam to na pewno też za chwilę pokażę. Jeden myślałam, że mi umarł, ale okazało się, że po prostu gałązka się złamała i kwiat usechł, a naprawdę myślałam, że z tego powojnika już nic nie będzie, ale chyba on sobie tam dalej rośnie i wszystko jest ok, tylko po prostu gałązka jakimś cudem się złamała. Plus mam tam kilka jeszcze mniejszych powojników, które posadziłam dopiero niedawno, bo jakoś tak nie miałam weny, nie miałam ziemi, w ogóle kompost się skończył w sklepach ogrodniczych, nigdzie nie można zamówić, ponoć nawet nie ma w hurtowni. Maj się zaczął, sadzenie pomidorów i sadzenie wielu innych roślin i warzyw. No i słuchajcie, ludzie wszystko wykupili ze sklepów ogrodniczych, po prostu nie ma kompostu, więc posługuję się taką zwykłą ziemią uniwersalną i dodaję obornika, no bo zwykle sięgałam właśnie po kompost. Nie ma. Dobra. Dzisiaj użyłam też podkładu Vibo. Naprawdę ostatnio, słuchajcie, codziennie sięgam po ten podkład. Natomiast teraz użyłam dwóch odcieni już jaśniejszych, bo trochę zbladłam i już nie jestem tak opalona, więc użyłam sobie odcienia jaśniejszego numer 1 Alabaster. On jest bardzo, słuchajcie, jaśniutki i jest też żółty. Ma ładny, delikatny żółty odcień, ale też nie jest to taki przesadzony żółty kolor. I wymieszałam go z odcieniem Golden, który też już jest żółty. I taki już bardziej opalony i naprawdę kolorystyka tych podkładów jest bardzo spoko, bo w sumie też o tym nie powiedziałam podczas testu. Ogólnie test tego podkładu na moim kanale możecie znaleźć, wystarczy, że się cofniecie do kilku filmów i ten podkład nazywa się Forever Better Skin.
Skin i to jest nowość, ale z tego co wiem jest już w Rossmanach. W razie czego można też kupić online, bo sklep Vibo ma sklep internetowy, więc to też Wam tutaj podlinkuję na dole w opisie, aczkolwiek to nie jest żadna reklama. Po prostu wiem, że niektórym jest wygodniej zamówić przez internet. Rossman też ma swój sklep internetowy, więc w razie czego tam też możecie strzelać. Ten odcień 1 alabaster jest bardzo jaśniutki, więc dla jasnych dziewczyn dobrze się sprawdzi. A propos ciemnienia, bo też o to mnie pytacie, trochę oksyduje, ale minimalnie, dla mnie niezauważalnie. Zoeva dla mnie bardziej ciemnieje, mocniej oksyduje. Ten delikatnie, więc tak, raczej możecie strzelać, wiecie, w ten swój odpowiedni odcień. No. Ja sama zamawiam bardzo dużo przez internet, to zresztą widać. Bardzo dużo na Allegro zamawiam, więc czasami nawet jak o jakieś bluzki się pytacie, to też niektóre są z Allegro. Naprawdę jakoś tak, już nawet nie chodzi o pandemię, ale ja nie lubię jakoś jeździć po galeriach. Ja nie jestem z tych osób, które jeżdżą regularnie do galerii i przebierają w sklepach ciuchowych i nie jestem taką osobą, która jeździ właśnie często po sklepach ubraniowych. Jakoś tak nie lubię tego robić i wolę zamówić przez internet. Jakoś tak mi jest łatwiej, ale rozumiem, że niektórzy wolą po prostu rzeczy zobaczyć na żywo, bo to zupełnie inaczej wygląda niż na zdjęciach. Ja to oczywiście rozumiem, aczkolwiek ja też nie mam problemu jakby z rozmiarówką i jak zamówię eskę, to wiem, że będzie dobra. I tyle. No ale dobra, kończę. I słuchajcie, tutaj pojawiają się pierwsze pąki. Czego bym się w ogóle nie spodziewała. Także będę miała pierwsze kwiaty już w tym roku. W przypadku róży pnącej pąków jeszcze nie widzę, więc zobaczymy. Albo to jeszcze rozkwitnie i się ładnie rozwinie, albo dopiero na przyszły rok. W każdym razie no pąków jeszcze nie widzę. Tutaj z kolei Herzogina Krystiana o pomponiastych kwiatach też już ma pąki. Kurczę, powiem Wam, że jak kupowałam tę sadzonkę, to pąków jeszcze nie było. A tutaj taka niespodzianka. Więc no bardzo mnie to cieszy. Ale będzie to pięknie wyglądało. Będę musiała trochę ziemi dosypać, bo w niektórych donicach mamy w ogóle za mało ziemi, więc muszę to jeszcze lepiej przykryć, te korzenie. I tutaj druga sadzonka, Herzogina Krystiana, również ma pąki i naprawdę jak kupowałam, to tego jeszcze nie było. I wydaje mi się, że ona tutaj naprawdę fajnie rośnie, więc chyba się przyjmie. Tutaj, słuchajcie, jest mój pierwszy powojnik i on rośnie już bardzo wysoko i tutaj założyłam takie żyłki, które podtrzymują roślinę, dlatego że ona jeszcze się tutaj nie sama nie pnie, więc jakby jej tutaj troszkę pomagam, a wcześniej ona po prostu gdzieś leżała na ziemi i się brudziła od tego piachu i tutaj chyba nawet będzie kwiatek albo i nie. Zobaczymy, w każdym razie bardzo ładnie rośnie, więc ten jeden powojnik ładnie się przyjął. Tutaj z kolei jest drugi mój powojnik. On rośnie już wolniej, bo w zasadzie nie widzę żadnej różnicy od momentu, kiedy go zakupiłam. Natomiast tutaj niestety ten pęd mi się złamał i to był pęd z kwiatem. On miał taki piękny fioletowy kwiat i to niestety się zniszczyło. Nie wiem, co się stało. Myślę, że ten powojnik tutaj żyje i on będzie po prostu rósł, tylko no, potrzeba czasu. Tu jest domek dla murarek. A to jest, słuchajcie, powojnik, który był bardzo małą sadzonką i on z tego co widzę rośnie, bo ma tutaj takie nowe listki. I tutaj mam nawet karteczkę, nie usunęłam jej, to jest Grandiflora. Także wydaje mi się, że też przyjął. Dostał też nawozu tydzień później po zasadzeniu, dlatego że one są dosyć wrażliwe i no, musi minąć troszkę czasu, aż się polubią z ziemią, więc tydzień później dostały nawozu i chyba jest ok. Dobra, tu jest kolejny powojnik. Posadziłam obok donicy z pomidorami i to nie jest w sumie takie ostateczne miejsce. Ja prawdopodobnie będę to przesadzać. Na razie po prostu to tutaj zostawiłam. I tu jest kolejny powojnik i to też nie jest jego docelowe miejsce. On będzie później prawdopodobnie przesadzony. A słuchajcie, pomidory rosną. Tutaj są te kwiaty, które Wam jakiś czas temu pokazałam. Tutaj pojawiają się kolejne kwiatostany. Rosną, łodygi robią się coraz grubsze i jakby od środka ta roślina robi się taka ciemnozielona.
I tutaj też ładnie rośnie. Póki co z mszycami na razie nie mam problemu. Jest ok. O, tutaj na przykład ładnie widać, jak odbija, jak robi się ciemnozielona, a tutaj te liście takie brzydkie. O, i tutaj też na przykład to widać. No i te łodygi robią się coraz twardsze. Te rośliny już nie są takie wiotkie. To jest w ogóle jakiś pomidor malinowy. On wygląda zupełnie inaczej niż te. Ma zupełnie inne liście. I ogólnie ta sadzonka słabo mi się przyjęła, jak wysiewałam. Były naprawdę te sadzonki takie liche. I w sumie mam tylko jednego pomidora z takimi liśćmi. To jest jakiś malinowy, jakaś, nie wiem, inna odmiana. Tutaj też widzę, zawiązują się kwiaty. Oh,